Afera taśmowa no chyba nie szybko się skończy, bo tutaj 80, 90 osób, różne liczby są podawane, że zostało nagranych. Jak to jest w Sejmie? Czy posłowie chodzą teraz między ławkami i myślą, oj, za chwilę wszyscy dowiedzą się, co myślę naprawdę? Proszę pana, ja nie boję się nagrania. Po pierwsze dlatego, że... Nie sugerowałem, że to pana może dotyczy. Nie, że, ale ja chcę powiedzieć, po pierwsze dlatego, że jak widzę łajdactwo, to myślę, że państwo i pan przekonaliście się o tym, że głośno o tym mówię. Więc to nie ma dla mnie znaczenia, czy mnie będą nagrywali, czy nie. Ja po prostu głośno o tym mówię, że ktoś postępuje nie tak, jak ja jako wyborca chciałbym go w tym względzie widzieć. Ale z drugiej strony niech pan zobaczy, jak bardzo ta afera taśmowa pokazała perfidię polityki, dziennikarstwa i wszystkich ludzi, którzy są w to wmieszani, prawda? Ja mam bardzo wielki żal do tych, którzy w ten sposób tam mówili, bo jeżeli minister, który mówi, który nie potrafi premierowi tego, co przy kolacji mówi ministrowi drugiemu, powiedzieć prosto w oczy, panie ministrze, ta droga jest zła, to muszę panu powiedzieć, że wątpię w takiego ministra, żeby on był skuteczny. Bo ja bym chciał, wie pan, że ja rozumiem, że jeżeli postawi mnie ktoś na jakieś stanowisko i ja wykonuję jakąś pracę i przychodzi nawet mój szef, to ja mu mówię, szefie, a gdybyśmy zrobili tak, tak, tak i tak, może by było lepiej, może by było przyzwoiciej, może by było tak, że nie narażamy się na jakieś tam konsekwencje, prawda? Nie ma takiej cywilnej odwagi, szczerze powiedzieć? No i dokładnie, wychodzi na to, że nie ma, wie pan, no skoro przy kolacji mówi koledze ministrowi, że polityka zagraniczna, którą on widzi, jest zupełnie inna, a premier reprezentuje zupełnie inną, no to jest jakaś wielka rozbieżność. To myślę, że należało iść do pana premiera i powiedzieć, panie premierze, albo zróbmy to mniej więcej w ten sposób, niech pan premier to jakoś przewidzi, albo ja pójdę sobie w inną stronę, w drugą stronę, bo siedzieć tylko po to, żeby piastować fotel, to jest głupiego robota. Przepraszam za te kolokwializmy, które tutaj używam, ale one najlepiej oddają sytuację. I w sumie dowiedzieliśmy się czegoś takiego, że minister spraw zagranicznych nie realizuje własnej polityki zagranicznej, no tylko... Właśnie o tym mówię. Tylko czyjąś. Nie jest tym takim ciałem doradczym dla premiera, tylko jakby odwrotnie zupełnie. Nie. On nie inspiruje polityki zagranicznej, tylko on wykonuje coś, kto mu coś polecił, prawda? A ja uważam, że ludzie na stanowiskach i zresztą tak myślę, że wtedy, kiedy to ode mnie zależy, to lepiej korzystać z inicjatyw takich społecznych, czy z inicjatyw ludzi, którzy chcą być kreatywni, bo to jest postęp, bo to nadaje jakiś pęd, bo to jest zbliżone do tego, o czym ludzie myślą, prawda? O czym wyborcy myślą. I ja bym chciał, żeby to w ten sposób było. Ale tak nie jest. Okazuje się, że tak nie jest. Z drugiej strony perfidia tych wszystkich, którzy, wie pan, chodzą z dyktafonami i cię nagrywają, bo tu cię podejdę, tam cię podejdę. Przecież oni nie robią tego dla dobra kraju. Ja o tym dobrze wiem. Oni to robią dla pieniędzy. Chcę państwu tylko w tym miejscu powiedzieć, że wprost na aferze tej taśmowej wydał podwójny nakład. Ludzie tak czytali wprost, że wydał podwójny nakład. Chcieli się tej brei naczytać tak mocno, żeby... No tu prasa nie zarabia, że tak powiem, na papierze, tylko na reklamodawcach. No, niekoniecznie akurat mogliście się reklamować. Niech mi pan nie mówi, że sprzedaje... Sami tak jest. Że sprzedaje pan pismo po kosztach, bo to, wie pan, bo to nie interes, ale ja uważam, że ci, którzy mają prywatne firmy, nie są ludźmi, którzy nie chcą na tym zarobić. To jest temat dosyć głęboki, bo są takie pisma prawicowe, które mają czasami nakład zbliżony do Rzeczpospolitej nawet w dużym stopniu, a ich poziom reklamowy jest nawet 10-krotnie mniejszy, więc trudno powiedzieć, z czego to wynika. Prawdopodobnie w dużym stopniu
z tego, że rząd, samorząd mają tu bardzo duży udział w środowisku reklamowym. Ale ja bym chciał się pytać o coś innego, bo minister Sienkiewicz, specjalista od szpiegostwa, podobno szpiegostwa tutaj przemysłowego, jakiegoś gospodarczego, jakiejś analizy gospodarczej, no osoba doświadczona również i w polityce i nawet działaniach rządu, przecież to nie jest jego pierwsze stanowisko, on już się przejawiał tutaj przez różne lata, wcześniej i później. No jak taka osoba, no aż się ciśnie na usta taki dosyć prawicowy, powiedzmy, morał, dziadowskie państwo, no bo skoro sam spec od służb, osoba doświadczona, nie potrafi zadbać o te swoje bezpieczeństwo, to jak on ma dbać o innych bezpieczeństwo, tym bardziej to podsłuchowe, no jednak osoba na stanowisku musi się liczyć z pewnymi konsekwencjami, nawet w życiu prywatnym, no to jest jednak służba narodowi, tak to nazwijmy, no. Czy taka osoba dalej powinna przy tym stanowisku pozostawa? Trochę się może, powiedzmy tutaj w cudzysłowie, nie zbłaźniła? Osoba na takim stanowisku powinna uważać, co się mówi, bo my tutaj dzisiaj, ja panu udzielam wywiad, na dole mogą stać ludzie, którzy ten wywiad podsłuchują i będą chcieli go podać do mediów, wyrywając... No a to się dziś jeszcze wszyscy dowiedzą, no, o czym mówiliśmy. No właśnie, wyrywając z kontekstu i manipulując tymi wiadomościami. Pewnie, że nie. Zawsze można, ale to już muszę dodać, zawsze można sprostowanie w prasie dodać, więc to nie jest tak, że też ta osoba podsłuchiwana jest bezbronna, jest procedura odpowiednia. Ale pan wie, jak się pisze sprostowanie, prawda? Oczernienie jest wielkim... Niektórzy niechętnie. Oczernienie jest wielkimi literkami napisane, takie tam stoją konie, że aż głowa boli, a sprostowanie jest tam gdzieś na dole, na samym takim drobnym druczkiem, żeby nie daj Bóg, to okularów nie ma. Ale media elektroniczne to wyłapią, myślę, jest to ciekawe. Ja wiem, że pan będzie media tłumaczył, wie pan. Jedna i druga strona nie sprawdziła się w tym względzie, wie pan. Ministrowie, którzy wypowiadali się tak, jak się wypowiadali, czy dali się podsłuchać, czy tak się wypowiadali, uważam, że powinni przeprosić pana premiera i wszystkich tych, którzy mają dzisiaj żal do nich, że w ten sposób postąpili, zostawić te stanowiska i iść. Ale co to daje? Media i tak je tych ludzi wyciągną z powrotem, bo to im daje oglądalność, bo ludzie takie rzeczy chcą słuchać. Ja uważam, że powinni odejść, że powinni zostawić premiera w spokoju. Na ich miejsce pewnie znajdą się ludzie, którzy będą potrafili tak prowadzić ministerstwa. Czyli rekonstrukcja, tak? Oczywiście, że tak. Ja uważam, że tak powinna i jestem przekonany, że premier ją czy prędzej, czy później zrobi. No bo właśnie tutaj pojawiły się tutaj w środowiskach medialnych, pisano szeroko, że głosował pan za absolutorium dla rządu. Tak, i teraz będę znów głosował tak, żeby premier nie miał kłopotów. Mówiliśmy tu już... Identyfikuje się pan z premierem, niekoniecznie z tymi ministrami, tak? Tak jest, identyfikuje się z premierem, ale też identyfikuje się z tym, że ja nie chciałbym właśnie, żeby władza była uzurpowana. Ja chciałbym, żeby władzę dawał suweren. I uważam, że do wyborów powinniśmy dotrwać i ludzie... do wyborów w mniejszej czy większej ilości pójdą i to ludzie dadzą następny mandat, wyborcy dadzą następny mandat do tego, żeby tą władzę można sprawować. Czy to będzie PiS, czy to będzie Platforma, czy to będzie SLD, pomijam te fakty. Ważne, żeby tą władzę mieć z nadania suwerena. Konstruktywne wotum nieufności w najbliższych dniach i już zostawmy tu może sprawę samego kandydata, bo można się domyślać pana oceny. Natomiast odnośnie tego wystąpienia, bo tu wielokrotnie już ta sprawa podejmowana, no, czy tak trudno jest dać się wypowiedzieć temu człowiekowi na tej mównicy sejmowej, przedstawić ten program, jeżeli faktycznie jakiś posiada? Ale wie pan, no nie jest trudno. No, skoro PiS-owi zależało na tym, żeby pan, ich kandydat do rządu technicznego, pan profesor z całym szacunkiem wystąpił z trybuny sejmowej, trzeba było wnosić o zmianę regulaminu Sejmu. Może nie przypuszczali, że będzie taka afera podsłuchowa. I mogli też niekoniecznie chcieć akurat w tym momencie, no może się zagapili troszeczkę. No to co, teraz zadziobać, zamęczyć, zaniszczyć, jest okazja, dorwę się do władzy, będę ją miał przynajmniej przez rok, przez pół, pozamykam pół Polski, a później znów będą wybory, to może jakoś to zrobię. Nie, tak być nie może. Dokończyć trzeba to, tym bardziej, że nie wszystkie sprawy są złe. Jest wiele sytuacji, z których możemy się chwalić. To chociażby autostrady, chociażby infrastruktura, chociażby te rozwijające się miasta i chociażby ten Grudziądz, który korzystał z tych pieniędzy unijnych i wybudował tą trasę średnicową i teraz buduje te tory, które będzie budował nie wiadomo jak długo i te stare tramwaje będą po nich jeździć.
dalej tak jak jeździły, wie pan. No, ale cieszmy się z tego, bo to są pieniądze, które pozyskujemy, to są pieniądze, które możemy włożyć. Szkoda tylko, że w naszym wypadku one tu nie napędzają koniunktury, bo nie pracują ludzie z miasta. To są jakieś firmy z zewnątrz i szkoda, że tego nie robimy. Ja jestem przekonany, że nie wszystko było źle zrobione. To, że ludzie są po prostu tacy, jacy są i ci, których mianuje się na stanowiska ministerialne, to nie są anioły z nieba, które sfruwają, których nam Pan Bóg zsyła i one tutaj do nas sfruwają z odpowiednim. To są ludzie, których się szuka. Jedni się sprawdzają, inni nie. Prawda? Wielu ministrów jest takich, o których możemy powiedzieć bardzo dużo i bardzo dobrze. No, a są jednostki, którzy się nie wykazują. I ludzie, którzy... I to nie jest tak, że władza nadana przez premiera jest dożywotnia, tylko władza nadana jest do wtedy, do kiedy premier stwierdzi, że ktoś nie wykonuje swoich obowiązków. Szeroka dyskusja tutaj jest właśnie odnośnie mediów, że zbyt duża swoboda w ich działaniu, no ale też trzeba wziąć pod uwagę, jak ciężko czasami jest mediom zdobyć jakąkolwiek informację w samorządzie, zdobyć informację w rządzie, ile musi się czasem namęczyć, a nie ma też często takich instrumentów, żeby iść, że tak powiem, po trupach i koniecznie ciągle tą drogą administracyjną, w której potrzebny jest prawnik, wyciągnąć tą informację ostatecznie, to tylko najwięksi mogą sobie, ale, że tak powiem, na to pozwolić. Ale chciałem o coś właśnie takiego spytać. Jak pan się zapatruje? No bo z jednej strony faktycznie afera, ale to są pojedyncze jednostki. Jest bardzo dużo mediów w Polsce, a z drugiej strony wyborcy chcą wiedzieć, co politycy myślą. Ale czy po trupach? Niech pan powie. No myślę, że jeżeli ktoś podchodzi z informacją, trudno ją nie opublikować. Wie pan, ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, że ten wzór sprawowania sztuki medialnej i władzy, który my dajemy, przechodzi na poziomy niższe. Skoro tam wolno, to nam wolno używać tych samych... Mówi pan, że politycy siebie nagrywają, więc dają przykład? Ale dokładnie mówię, że wie pan, politycy siebie nagrywają, redaktorzy, jak wychodzi na to, redaktorzy nagrywają też i siebie i zaczynamy gonić w coś, co... A z czego to wynika? Z tego, że po prostu ludzie nie potrafią się przyznać czasami, że coś powiedzieli. Nie, ale o tym też mówiliśmy, prawda? O tym mówiliśmy. Ale to też wynika, wie pan z czego? Z braku odpowiedzialności, że nie szanujemy prawa. Skoro jest to zakazane i nikt nie ponosi z tego tytułu sankcji czy konsekwencji, to pan wybaczy. Jeżeli teraz... Podobno się dowiedzieliśmy niedawno, że jeżeli ja idę na rozmowę z kimś i nagrywam, to podobno nie jest to złamaniem prawa, tylko jeżeli podsłuchuję osoby trzecie. Nie, to wie pan, to pomroczność jasna też nie jest wykroczeniem i też nie potrzeba za to ponosić konsekwencji, wie pan. To jest tak tłumaczono sprawę właśnie tutaj Agory, która nagrywała, Michnik nagrywał. Nie, czyli czysta przyzwoitość. Nie, tak? Ja się z tym nie zgadzam. Ja chcę być człowiekiem przyzwoitym. Jeżeli mam panu odwagę powiedzieć prawdę w oczy, to po prostu idę i panu mówię. I nieważne, czy dzisiaj będę posłem, czy jutro będę strażnikiem miejskim. A może się okazać, że przegram wybory i tak naprawdę będę musiał, jak wielu posłów, wyjść na ulicę. Albo wyjść na ulicę z panem Józefem, albo pisać do marszałka o zapomogę, bo nie będę miał z czego żyć. Więc, a wielu posłów okazuje się, że ci, którzy nie zostali tam posłami, teraz nie mają, bo nikt ich nie chce przyjąć do pracy, prawda? Więc też szczerość do końca. Ja uważam, że szczerość powinna być do końca i wtedy możesz rano wstać, bierzesz maszynkę i na pewno się nie zatniesz.